Kierujący samochodem otoczony jest poduszkami powietrznymi, ma do dyspozycji pasy bezpieczeństwa, chroni go już sama konstrukcja auta. Pieszy z tego arsenału nie ma nic. Kontakt z samochodem jadącym 20 czy 30 km na godzinę naraża go na negatywne dla zdrowia konsekwencje. Przy obowiązującej w mieście prędkości 50 km szanse pieszego na przeżycie szacowane są zaledwie na połowę. Przy 80 km są bliskie zeru. Suwalska policja w środę prowadziła akcję ukierunkowaną na egzekwowanie przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tylko wczoraj policjanci ruchu drogowego ujawnili 68 wykroczeń. 29 z nich popełnili kierujący w pobliżu przejść dla pieszych. Przewinienia polegały głównie na przekraczaniu prędkości w pobliżu właśnie przejść dla pieszych, ale też nieustąpieniu pierwszeństwa pieszym. Z kolei akurat piesi wczoraj zachowywali się, można uznać, w miarę poprawnie, ponieważ policjanci ujawnili tylko 4 przewinienia. Najczęstsze przewinienia pieszych to jest przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz wybieganie gdzieś tam z jakiegoś miejsca, z jakiegoś pojazdu, że tak naprawdę kierujący nie jest w stanie zahamować. Coraz częściej też policjanci ujawniają pieszych, którzy chodzą bez żadnych elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Piesi są nie tylko ofiarami zdarzeń drogowych. Są ich sprawcami w aż 25% przypadków. Do takich wypadków dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy zapominają o należytej ostrożności i obowiązującej również ich zasadzie ograniczonego zaufania. Polega to na tym, że nawet jeżeli mamy zielone światło chociażby, zawsze warto sprawdzić, czy możemy bezpiecznie przejść przez przejście dla pieszych, ponieważ właśnie powinniśmy mieć ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu, bo nie wiem, ktoś ma gorszy dzień, ktoś się gorzej czuje i może nas nie zauważyć i nie ustąpić tego pierwszeństwa, mimo że to my jako piesi mamy w danym momencie zielone światło. Aż chce się powiedzieć, co z tego, że miałeś pierwszeństwo, skoro nie masz zdrowia. Odblaski, ostrożność, ograniczone zaufanie poprawią nasze bezpieczeństwo. Przyda się do tego zestawu jeszcze jedno. Uprzejmość na drodze, dostosowywanie się do panujących warunków drogowych i atmosferycznych, to tak naprawdę jest pół sukcesu.